cały ten cykl to jeden wielki eksperyment. Tak samo jak prawda jest pewna, tak samo jak pewne jest to, że więzy krwi są nierozerwalne, że każdy jest inny, a jednocześnie wszyscy jesteśmy tacy sami. Natomiast niepewne jest to, co przed nami. Zapraszam Was do wspólnej rozmowy na temat mediacji. Kiedy masz ludzi w konflikcie, no na przykład tą przywołaną wdowę po zmarłym proboszczu parafii protestanckiej i nowego proboszcza, którzy są w konflikcie o zniesienie współwłasności, jakie oni na początku mają motywacje? Wydaje mi się, że motywacją do rozmowy i próbą przejścia na jego stronę jest, są sprawy formalne. Jeżeli chodzi o drugą stronę konfliktu, chodzi bardziej o sprawy emocjonalne, czyli... Czy możliwe, że się mylisz? Zawsze jest opcja taka, że się mylę. No właśnie. To zapraszam Cię w takim razie, idźmy dalej. To jest błądzić rzecz ludzka i ja... Tak sprawa może się kształtować, ale po rozmowie z obu stronami może być zupełnie inaczej. To są moje przypuszczenia. Świetnie. Tak mi się na ten moment wydaje. Chciałbyś mieć taki sposób postępowania, który nie niósłby z sobą ryzyka błędu? Żeby nie mieć wątpliwości. Byłoby cudownie, tak? Ale wydaje mi się, że takiego schematu niestety nie ma. Cudownie. Istnieje jednolita i spójna procedura postępowania w konflikcie dla zawarcia ugody? Nie ma na ten temat jednego schematu. Moniko, czy istnieje jednolita i spójna procedura postępowania w konflikcie celem zawarcia ugody? Wydaje mi się, że nie. Mogę się mylić, ale czuję, że nie mylę się tym razem. Bardzo dobrze. Idźmy tą drogą. Jeżeli wytrwasz, będzie z tego dobrego.